Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie marca, czyli książki, które udało mi się w zeszłym miesiącu przeczytać. Tych książek było 5 i wszystkie z wyjątkiem jednej czytałam na Legimi w formie e-booka, jedną również w formie audiobooka, także będę tutaj obok mnie wyświetlać Wam okładki, a tę jedną w formie papierowej pokażę może na sam koniec. Jeżeli chodzi o przedział gatunkowy, to wydaje mi się, że było dość różnorodnie, ponieważ jest tutaj literatura piękna, powieść obyczajowa, romans, ale też non-fiction. Także mam nadzieję, że znajdziecie w tym filmie coś dla siebie. No i zapraszam do oglądania. Pierwsza książka, którą udało mi się w marcu przeczytać, to książka Andromeda, czyli najnowsza powieść, a właściwie taka mini powieść Therese Bowman, przetłumaczona z języka szwedzkiego przez Justynę Czechowską. Therese Bowman to jest pisarka, którą ja bardzo lubię i zdecydowanie jedna z moich ulubionych pisarek, jeżeli chodzi o wydawnictwo Pauza. Zawsze bacznie śledzę to, co pojawia się na rynku wydawniczym właśnie od tej autorki. No i Andromeda była taką długo, długo wyczekaną przeze mnie książką. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że zbiera dosyć skrajne opinie, to mnie zdecydowanie nie zawiodła, a nawet wydaje mi się, że uplasowała się na drugim miejscu, jeżeli chodzi o taki mój prywatny ranking książek tej autorki. Tuż za książką ta druga, ale przed Utonęła. Wydaje mi się, że tak mniej więcej bym tę książkę osadziła. A duży wpływ na to, że tak bardzo mi się podobała, miało to, że odkrywa przed nami kulisy świata wydawniczego, ponieważ akcja tej książki rozgrywa się w wydawnictwie i nasza główna bohaterka jest studentką i przychodzi do wydawnictwa na staż, na takie praktyki, gdzie trafia do zespołu, który zajmuje się opieką nad taką bardzo, bardzo popularną i wręcz prestiżową serią wydawniczą Andromeda. Ta tytułowa Andromeda jest właśnie serią wydawniczą i nawiązuje bliską relację ze swoim szefem, który jest taką ważną osobistością w tym świecie wydawniczym. Ona jest nim bardzo zafascynowana, jest to dużo starszy, dużo bardziej doświadczony od niej mężczyzna, a i on zdaje się w głównej bohaterce dostrzegać coś wyjątkowego. I jest to taka relacja bardzo niejednoznaczna, właściwie ciężko ją określić. Też nie chciałabym tutaj za dużo zdradzać, ale to jest taka głęboka więź, takie porozumienie dusz w pewnym sensie, jakby to powiedziała Anya Shirley. Coś takiego właśnie bardzo naprawdę wydaje się głębokiego i prawdziwego, co ciężko znaleźć tak naprawdę w drugiej osobie. No i właśnie mamy tę książkę podzieloną na dwie części. Pierwsza część to jest perspektywa głównej bohaterki, jej praca w wydawnictwie oraz właśnie jej relacja z tym mężczyzną. Natomiast druga część to jest perspektywa tego mężczyzny właśnie. On ma na imię Gunnar, nie wiem, czy dobrze wymawiam to imię, bo jest to skandynawskie imię, a no nie znam skandynawskich imion, także jeżeli wiecie, czy jest to Gunnar, czy też nie, to oczywiście możecie mnie poprawić. Ta perspektywa była dla mnie nieco mniej ciekawa, ze względu na to, że jest tutaj trochę mniej tego świata typowo wydawniczego, ale jednak jest ona, uważam, bardzo potrzebna i bez niej ta historia nie byłaby w pewnym sensie pełna. No ogólnie książka bardzo dobra i ja bardzo lubię to, jak Therese Bowman pisze o relacjach międzyludzkich, bo te relacje są takie bardzo nieoczywiste, niekoniecznie być może takie, które byśmy popierali gdzieś tam w prawdziwym życiu, tak jak było to na przykład w przypadku tej drugiej, czy też Utonęła. To są trudne relacje, ale jednocześnie wydaje mi się, że dzięki temu te postacie, które tworzę, są bardzo rzeczywiste i bardzo łatwo się z nimi utożsamić wielu osobom na różnych etapach życia. Także ja w twórczości Therese Bowman właśnie to doceniam, bo ona naprawdę ma talent do opisywania tych skomplikowanych relacji międzyludzkich. Bo to jest coś takiego, gdzie łatwo otrzeć się o banał i myślę, że naprawdę wielu autorów mogłoby tutaj polegnąć właśnie w takich relacjach i mogłoby wyjść z tego coś bardzo banalnego, bo umówmy się, kiedy czytamy takie opisy, no to brzmią one dosyć banalnie, ale jednak uważam, że Therese Bowman potrafi je przedstawić w interesujący sposób i potrafi od tego banału uciec. Także Andromedę Wam bardzo polecam, niezależnie od tego, jakie recenzje na jej temat czytaliście. Oczywiście, jeżeli mieliście styczność z książkami tej autorki i jeżeli taki styl prowadzenia narracji Wam odpowiada, bo też no, domyślam się, że nie są to książki, które każdemu przypadną do gustu, ale mnie jak najbardziej, także Andromeda zdecydowanie była dla mnie udaną lekturą. Druga książka to coś takiego dużo bardziej luźnego, niewymagającego, a było to Book Lovers Emily Henry. To jest pisarka, którą ja dosyć lubię, bardzo podobała mi się jej książka Beach Read. Ludzie, których spotykamy na wakacjach, odrobinę mniej, natomiast Book Lovers również bardzo, bardzo mi się podobało. To jest taka przyjemna, rozrywkowa literatura, która nie wymaga od nas za dużo myślenia, idealna dla takiego, wiecie, relaksu, odpoczynku, kiedy macie ochotę na coś takiego, to bardzo fajnie te książki się sprawdzają, uważam. No i właśnie podobnie było w przypadku Book Lovers. Tutaj mamy historię również taką wydawniczą, podobnie jak w Andromedzie, chociaż gatunkowo są to zupełnie różne od siebie powieści. Główna bohaterka Nora jest agentką literacką i pewnego dnia razem ze swoją siostrą robi sobie takie małe wakacje, ponieważ jest to osoba bardzo pracowita, wręcz pracoholiczka, można by było powiedzieć, która nigdy nie bierze wolnego, zawsze jest w kontakcie ze swoimi klientkami. Natomiast
siostry namawiają na takie krótkie wakacje w małym miasteczku. Obie siostry są ze sobą bardzo zżyte, ponieważ też połączyła je i zbliżyła do siebie śmierć ich matki. I dlatego właśnie Nora zgadza się na ten wyjazd, ponieważ Libby jest w ciąży i tak naprawdę są to dla niej takie ostatnie chwile, gdzie może sobie na taki wyjazd pozwolić. No i to, co właśnie w tej książce mnie urzekło, to jest ta atmosfera małego miasteczka. To jest motyw też bardzo podobny do tego, co dostaliśmy w Beach Read, ponieważ tutaj również Nora spotyka się z takim swoim wrogiem numer jeden, z Charliem, który jest redaktorem i oni gdzieś tam są takimi wrogami też właśnie wydawniczymi, ponieważ Nora jest agentką literacką i próbuje te swoje klientki gdzieś tam przepchnąć do wydawnictw, żeby te książki były wydawane, żeby dobrze się sprzedawały, natomiast Charlie jest takim właśnie ostrym, twardym redaktorem, który no niekoniecznie podziela zdanie Nory, jeżeli chodzi o to, co jest w książkach dobre. No i właśnie oni są takimi wrogami na stopie zawodowej. Natomiast no oczywiście w tym miasteczku małym się spotykają, ta atmosfera tej małomiasteczkowości, gdzie każdy każdego zna, sprzyja romansowi i chociaż bardzo się opierają, no to jednak ta relacja oczywiście się nawiąże, no bo też jest to romans, więc no myślę, że nie jest to jednak żaden spoiler, jeżeli Wam o tym powiem. Wiadomo tutaj właściwie od samego początku, że między tą dwójką nawiąże się relacja romantyczna. No i ta książka właściwie oszczędza Wam jakichkolwiek zwrotów akcji, jakichkolwiek zaskoczeń, także niczego takiego tutaj nie znajdziecie, ale mamy to bardzo mocno książkowe tło, tę atmosferę małomiasteczkowości, takich ludzi, którzy są ze sobą bardzo blisko, bardzo dobrze się znają. Ja to wszystko lubię w książkach i jeżeli Wy takie coś również lubicie, no to polecam, bo nie jest to książka jakaś taka bardzo, wiecie, żenująca, nie ma tutaj takich scen, które jakoś bardzo by no wywoływały taki wręcz niesmak. Raczej to wszystko jest w porządku, te dialogi też są ok, one nie są jakieś sztuczne, nienaturalne. Dobrze się to czyta i naprawdę miło spędziłam z tą książką czas. Także jeżeli brzmi to jak coś, co może Wam się spodobać, to zachęcam, bo uważam, że jest to naprawdę fajna książka w swoim gatunku. Kolejna książka to moje takie totalne zaskoczenie i w ogóle coś, po co nie miałam ochoty sięgać i nie miałam tego w planach, a jest to książka Elmet. I to jest książka, którą przeczytałam tylko dlatego, że zgłosiłam się do buddy readingu organizowanego przez Gabi z kanału Oribani Books. No i tam razem z kilkoma innymi dziewczynami czytałyśmy tę książkę wspólnie, w tym sensie, że czytałyśmy ją i oznaczałyśmy, na której stronie jesteśmy, dodawałyśmy różne cytaty, różne przemyślenia i można było te przemyślenia innych osób odkryć dopiero w momencie, kiedy dotarło się do tej strony, na której to przemyślenie zostało oznaczone. Nie wiem, czy ma to sens, jak tłumaczę, ale naprawdę jest to bardzo fajna aplikacja. To jest w ogóle aplikacja, która nazywa się Storygraph i naprawdę sprawdziła się świetnie do tego rodzaju aktywności wspólnego czytania. I było to dla mnie niesamowicie motywujące, bo jak tylko widziałam, że pojawiają się kolejne komentarze na których stronach i one są zablokowane, dopóki nie dojdę do tej strony, to naprawdę miałam niesamowitą ochotę i motywację, żeby czytać dalej i żeby jak najszybciej dotrzeć do tych komentarzy innych osób. Także był to taki mój pierwszy oficjalny buddy reading i naprawdę świetnie się to sprawdziło i na pewno będę brała udział jeszcze w kolejnych, kiedy jakaś książka, którą Gabi do tego wybierze, mnie akurat zainteresuje. Także naprawdę bawiłam się świetnie wspólnie czytając, ale przechodząc już do samej książki, to jest historia, która daje trochę vibe, po pierwsze, gdzie śpiewają raki, ponieważ mamy małą rodzinę gdzieś na odludziu, na bagnach, dzieci, które nie chodzą do szkoły, które są wychowywane wyłącznie przez ojca i które żyją bardzo blisko z naturą i właściwie z tej natury czerpią wszystkie rzeczy, które są im potrzebne. Z drugiej strony też odczuwałam trochę taki vibe książki Nasz chłopak, ponieważ mamy właśnie ojca, który jest taką bardzo brutalną postacią, ma taką dosyć brutalną przeszłość, jakieś takie szabrane interesy. No i właśnie mamy perspektywę głównie małego chłopca, który ma również starszą siostrę. I zacznę od tego, i co do tego zgodziłyśmy się chyba wszystkie czytając tę książkę, że jest to książka pisana naprawdę niezwykłym, niesamowitym, przepięknym językiem, tak niesamowicie opisowym, tak niesamowicie... Nawet nie wiem, jak to ująć, ale naprawdę ten język był absolutnie fenomenalny i życzyłabym sobie więcej książek pisanych w taki sposób, bo naprawdę no te zdania były przepiękne po prostu i można było zaznaczać co drugie, bo było tak niesamowite. Po drugie, jest to taka historia, która z jednej strony obiecuje nam taką sielankową, naprawdę radosną, bajeczną wręcz historię, bo po pierwsze sugeruje to okładka, która jest taka bardzo kolorowa, zresztą widzicie tutaj obok. Po drugie, właśnie te przepiękne opisy, piękne zdania i takie opisy takiego sielskiego, beztroskiego życia gdzieś tam na wsi. No i to wszystko składało się na taką właśnie bardzo beztroską całość, ale okazuje się, że ta książka kryje w sobie znacznie więcej, dużo się tam później wydarzy i też właśnie w kontraście do tego, o czym przed chwilką opowiedziałam, od samego początku mimo wszystko czuć jakiś taki niepokój, czuć, że tam coś wisi w powietrzu i że tej rodzinie musi przydarzyć się coś złego. Po prostu to czuć i to wiadomo tak naprawdę od samego początku. Czy się wydarzy, czy nie i co się wydarzy, to też nie będę mówić oczywiście. Natomiast ta książka, i to mi się strasznie podobało, jest pełna właśnie takich kontrastów. Po pierwsze, no tak jak wspomniałam, ta sielankowa okładka, te piękne opisy, a jednocześnie ta atmosfera takiego niepokoju. Po drugie, tutaj mamy dwójkę rodzeństwa. I siostra, dziewczynka, która jest starsza, jest taka bardzo silna, taka stereotypowo męska, natomiast chłopczyk, który jest dużo młodszy, jest taki właśnie delikatny, bardziej interesują go takie delikatne aktywności, a ta siostra
przejęła w sobie trochę tej brutalności ojca w pewnym sensie. Kierunek, w jakim zmierza ta fabuła, był dla mnie zaskakujący, bo zupełnie nie tego się spodziewałam, ale też w ogóle niczego po tej książce się nie spodziewałam, bo tak jak mówię, nie miałam jej kompletnie w planach i nie do końca wiedziałam, o czym jest. Może fabularnie nie było to aż takie ciekawe i zakończenie wydawało mi się takie troszkę super bohaterskie. Nie chcę też tutaj za dużo właśnie mówić, no bo jednak jest to zakończenie. Natomiast sama książka i to, jak była napisana i skonstruowana, ten piękny język i właśnie te kontrasty, bo tych kontrastów jest tam no, sporo i można je naprawdę dostrzec w wielu elementach fabuły. Bardzo mi się to wszystko podobało i naprawdę była to dla mnie taka no, przeciekawa powieść. Na pewno będę do niej wracać myślami. Myślę, że może znaleźć się w topce roku. Nawet nie ze względu na to, że była jakoś niesamowicie wciągająca czy porywająca, ale właśnie ze względu na warsztat literacki autorki, bo to było dla mnie bardzo ciekawe i bardzo mi się podobało i też bardzo mnie zaintrygowało. Także polecam Wam tę książkę, bo naprawdę jest nieoczywista, ciekawa i naprawdę była dla mnie takim powiewem świeżości, także polecam. Przedostatnia książka to był audiobook, malowałam sobie obraz po numerach i w międzyczasie też słuchałam książki. I była to książka Głodne, reportaże o niejedzeniu Klaudii Stabach. To jest książka, która przedstawia historię różnych osób dotyczących najróżniejszych zaburzeń odżywiania. I oczywiście mamy tutaj te, które są już dosyć znane, typu anoreksja czy bulimia. Ale mamy też kilka takich, które nie są tak powszechne gdzieś tam w świadomości społecznej, tak jak na przykład ortoreksja. I dla mnie ta książka była ciekawa, ponieważ ja nie mam takich doświadczeń i niewiele wiem na temat zaburzeń odżywiania, poza tym co oczywiste i co wie większość z nas. Natomiast widziałam opinie osób, które borykały się właśnie z tego typu problemami i te osoby pisały, że nie jest to rzetelna książka, że dużo tam brakuje, że jest bardzo powierzchowna, bardzo mało wnikliwa. Także no myślę, że tutaj ważniejszy jest głos osób, które mają w tym temacie więcej do powiedzenia i mają własne doświadczenia związane z zaburzeniami odżywiania. Dla mnie tak naprawdę wiele z tych informacji było po prostu nowych, ponieważ ja o tym wcześniej nie słyszałam, nie zgłębiałam tego tematu. Nie wiem właściwie, co mogę na temat tej książki powiedzieć, no bo tak jak wspomniałam, uważam, że ważniejszy jest głos osób, które doświadczyły tego i które mają w tym temacie jakiekolwiek pojęcie. I te głosy nie są jakoś bardzo pochlebne, także wydaje mi się, że warto zwrócić na to uwagę i warto wziąć pod uwagę to, że być może autorka mogła coś dopracować, mogła coś opisać bardziej dokładnie, być może mogła skupić się na mniejszym zagadnieniu, a jednak opisać je dokładniej, bardziej rzetelnie, bardziej wnikliwie, bo jest to delikatny, ale też mało znany w Polsce temat i mało się o tym mówi. Zdecydowanie powinno się o zaburzeniach odżywiania mówić więcej, bo jest to problem bardziej powszechny niż mogłoby się wydawać i wiele młodych osób zmaga się naprawdę z najróżniejszymi zaburzeniami odżywiania i są to naprawdę młode osoby. Z tego, co tutaj pamiętam, to było wspomniane, że była nawet chyba 10-latka z anoreksją, także naprawdę to jest poważny problem, nad którym warto byłoby się pochylić trochę bardziej i zgłębić ten temat dużo bardziej, ale wydaje mi się, że jako taki właśnie wstęp do tematu dla kogoś tak jak ja, kto nie ma o tym zbyt dużego pojęcia, może to być książka, która się sprawdzi, ale oczywiście warto potem zgłębiać temat gdzieś dalej i szukać też innych źródeł. I ostatnia książka, którą przeczytałam w marcu, to w końcu coś, co mogę Wam tutaj pokazać fizycznie. Jest to książka Jeanette McCurdy, Cieszę się, że moja mama umarła. To jest książka, która była ostatnio szalenie popularna. Mam wrażenie, że absolutnie każdy ją czytał, każdy mówił o niej na swoim kanale. I też jest to książka, która zbierała bardzo pozytywne opinie. I ja do tych opinii się naprawdę podłączam, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobra książka, chociaż nawet nie tyle warsztatowo, literacko, tak jak na przykład Elmet. No takich zachwytów językowych tutaj zdecydowanie nie ma, bo jest to książka pisana prostym językiem. Są to wspomnienia i przeżycia autorki, czyli znanej aktorki z różnych takich seriali dla nastolatek na kanale Nickelodeon. Ja przyznam szczerze, że jestem już chyba trochę za starym pokoleniem, żeby pamiętać te seriale. Natomiast osoby młodsze ode mnie mogą tę aktorkę bardzo dobrze kojarzyć z takiego serialu jak na przykład iCarly. Ale sama Jeanette mówi tutaj, że ona nie chce być aktorką i nie chce być traktowana jako aktorka. Zdecydowanie bardziej trafia do niej właśnie pisarstwo i wolałaby być autorką książek czy też scenarzystką. To jest książka, która podobnie jak ta poprzednia opowiada o zaburzeniach odżywiania. Natomiast te zaburzenia odżywiania tutaj były spowodowane bardzo toksyczną relacją, którą Jeanette miała ze swoją matką, ponieważ matka Jeanette była osobą, która naciskała córkę i pchała ją do tego show biznesu i naciskała na nią, żeby zachowywała odpowiedni wygląd. Wręcz ją głodziła i namawiała do różnych bardzo restrykcyjnych i bardzo niezdrowych diet, żeby Jeanette jak najdłużej mogła utrzymać taki wygląd małej dziewczynki, nawet kiedy już zaczęła dojrzewać, żeby dostawać właśnie rolę osób młodszych od siebie, młodszych niż ona w rzeczywistości w tym czasie była. Myślę, że nie trzeba tutaj dodawać, że naprawdę było to absolutnie chore ze strony tej matki, że własną córkę wprowadzała w takie kompleksy i w takie zaburzenia i że tak ją właśnie traktowała pod przykrywką też wielkiej troski i wielkiej miłości, ponieważ oczywiście matka Jeanette nie widziała w sobie absolutnie nic złego i ona nie rozumiała tego, że robi źle, że postępuje źle. Ona chciała dla córki dobrze, chciała, żeby córka spełniła marzenia, których jej nie udało się spełnić, żeby żyło jej się lepiej niż właśnie matce Jeanette, kiedy była młoda.
żeby była osobą, która osiągnie sukces, natomiast ten sukces osiągnęła kosztem własnego zdrowia. Także jest to książka naprawdę szalenie smutna, ale jednocześnie mam wrażenie, że w tym stylu pisania czuć taką nadzieję, że ta sytuacja może się poprawić, czuć, że właśnie po tym, jak ta matka zmarła, Janet odzyskała swoją tożsamość, odzyskała troszkę siebie, zerwała, wiecie, tę linę, tę kotwicę, która ciągnęła ją w dół za każdym razem, i czuć też, że jest na dobrej drodze do tego, żeby po prostu wyzdrowieć. I kiedy nie ma już tej matki, która powoduje w niej te wszystkie zaburzenia odżywiania, czuć, że Janet po prostu wychodzi na dobrą drogę i czuć, że troszkę już jest taka pogodzona ze swoją sytuacją, no i że wszystko zmierza ku dobremu. Przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, czytając tą książkę. Także to był taki pozytywny aspekt, no ale poza tym jest to książka naprawdę bardzo smutna i bardzo przykro się to czyta, że własna matka wpędziła ją w takie problemy, jakie miała później, czy to jako nastolatka, czy jako już dorosła kobieta. I naprawdę momentami ciężko uwierzyć, że tak naprawdę najbliższa nam osoba może być tak toksyczną postacią w naszym życiu. I świetnie też pasuje do tego ten tytuł, który chociaż jest kontrowersyjny i na pewno marketingowo przykuwa uwagę, to jednak też świetnie pasuje do treści tej książki, bo po jej przeczytaniu trudno się dziwić, że Janet odczuwa pewnego rodzaju ulgę, kiedy jej matka zmarła i kiedy po prostu nie ma już jej w jej życiu i nie musi się przejmować zdaniem swojej matki. Naprawdę da się po lekturze tej książki zrozumieć to, że rzeczywiście może się w pewnym sensie cieszyć. Oczywiście wiadomo, że przeżywa żałobę i że na pewno jest jej przykro i smutno, ale jednocześnie też no, w pewnym sensie było to dla niej wyzwalające. Książka naprawdę bardzo dobra, bardzo przejmująca. Też myślę, że ma szansę trafić do mojej topki, bo bardzo dobrze mi się ją czytało, a jednocześnie uważam, że porusza bardzo ważny temat, bo również poza tym, że jest to toksyczna relacja z matką, to też sama kwestia tego, jak działa show business i jak wykorzystywane są właściwie dzieci, no bo tutaj Janet zaczęła bardzo wcześnie, mając chyba 6 czy 7 lat i nie jest to przecież jedyna aktorka, która zaczynała w takim wieku, a nawet i wcześniej. No i jest to też temat w ogóle chyba na osobną książkę o tym, jak są dzieci w show biznesie traktowane i czy w ogóle powinny w tym show biznesie tak wcześnie zaczynać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam w marcu. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z nich i co o nich myślicie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!